Konkursu Perły Biznesu tym różni się od wielu konkursów gospodarczych, że nie wybieramy tu najlepszego produktu, nie wybieramy najlepszej firmy, tylko staramy się znaleźć taki najlepszy aktualny trend, zjawisko, które zachodzi w gospodarce Pomorza Zachodniego. Pojawia się coś nowego w regionie, pojawia się jakaś masa krytyczna zostaje przekroczona, że na przykład firmy z tej branży logistyczno-magazynowo-dystrybucyjnej raptem w Szczecinie zaczynają pączkować jak grzyby po deszczu i pojawiają się tacy światowi gracze typu Zalando, typu Amazon. Wszyscy bardzo intensywnie pracujemy, nie patrzymy na to, co robimy, nie wiemy, gdzie jesteśmy, co dobrego zrobiliśmy dla regionu, dla innych. Nie zawsze potrafimy się dobrze ocenić, zbenchmarkować z innymi. To jest dobry przystanek, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, jak zostanie się wyróżnionym, to naprawdę widać, że coś ciekawego zrobiliśmy, że to działa. Jest to ekstra i dodatkowa motywacja do tego, żeby działać dalej, może do robienia nowych rzeczy. W drugiej kategorii wybieramy osobowość biznesu i jest to osobowość, która nie tylko dobrze, jeśli tak można powiedzieć, uprawia biznes, ale również czyni sporo na rzecz społeczeństwa. Jestem zaskoczony samą nominacją i nagrodą. No, taka jest zasada od wiek wieku. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta. I nic tego nie zmienia. Chodzi głównie o to, żeby wzorować się właśnie na sukcesie, żeby wytwarzać następny sukces. Także perły biznesu służą temu. I rzeczywiście pokazując między innymi takie startujące firmy w ramach takiego projektu Inspirujący Start, pokazujemy młodym osobom, które ukończyły studia bądź szkołę średnią, że można rozpocząć biznes, ale przede wszystkim trzeba chcieć i mieć predyspozycję.